Witam Was, z tej strony Hodowla Zwierząt. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek o kozach. Widzicie, one sobie siedzą. Ale za czym jeszcze zaczniemy odcinek? Chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału Karmazyn TV do mojego kolegi. Zostawcie mu suba z dzwoneczkiem. I żeby wiedział, że jesteście ode mnie, napiszcie mu pod najnowszym filmem pozdro od hodowli zwierząt, albo po prostu pozdro od hodowli. Na pewno będzie mu i mi miło bardzo. I też tak zorganizowaliśmy, że jeśli napiszecie pozdro od hodowli pod jego najnowszym filmem, to ja we wtorek wybiorę sobie 5 osób, którzy napisali pod jego filmem pozdro od hodowli. Wybiorę 5 osób i pozdrowię je na odcinku, który będzie we wtorek. I będziemy z Karmazynem tak to powtarzać. Co czwartek na przykład będziemy znów, w czwartek powiemy, żebyście pod najnowszym filmem, i we wtorek znów będziemy was pozdrawiać, wybierali 5 osób i tak kilka razy zrobimy. Także no, ja też planuję sobie tak filmiki właśnie wtorek i czwartek puszczać. Odcinki, no. Także to jest to ogłoszenie takie, że napiszcie pozdro od hodowli, zostawcie mu subika i wybierzemy. On wybierze z mojego odcinka 5 osób, ja wybiorę z jego odcinka 5 osób i pozdrowimy na odcinkach, które pojawią się we wtorek. Także no, koniecznie zostawcie mu suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, i napiszcie pozdro od hodowli. Także no, przechodzimy do odcinka. Tu są kozy moje, dzisiaj trzeba takie małe przemieszczenie, zrobiłem je wszystkie tutaj razem, żeby sobie ładnie siedziały. Tu im poodkrywałem, tu jeszcze deski przybiję. Ale o, tu są kuce. Maciuś sobie pobiegał dzisiaj na dworze, nie? No tu Kasia też, sianko mają. No i tu są kozy. I tak, poprzestawiałem i mogę wam chwilę o nich opowiedzieć. To jest koza, nazywam ją Rogata. Daje mleko, ona już jest starsza, ją kupiłem już jako kozę, można powiedzieć, bo dawała już mleko. Także no, ona nie wiem dokładnie ile ma, no ona już ma z 2 lata. Tu jest kuska Zosia. Ona w tym roku ma rok. Znaczy no, ma rok już. Kupiłem ją jako jałówkę. U mnie się okociła, no i jest kozą już. Także też ma rok. Bianka jest jakby z mojej hodowli. Z tamtego roku, 14 lutego miała rok. U mnie się urodziła i u mnie też wydaliła na świat potomstwo. Urodziła. Także też już nie jest jałówką, jest kozą. Ma rok. Tu jest Ruda. Na pewno znacie już ją. I te niektóre, ale no mówię, niektórzy mogą znać. A niektórzy jeszcze, no po prostu są nowi na kanale, także chciałem wam przedstawić. To jest koza Ruda. U mnie się już okociła 2 razy. Raz miała jednego koziołka. Nie, tak. Raz miała jednego koziołka. A w tym roku miała 2 koziołki, które możecie tam zobaczyć u kusków. U mnie na kanale. Tak, ona ma w tym roku 4 lata. Tu jest kuska Elżbieta, ją też kupiłem już dojną. To ona już ma ze 4-5 wykotów. Nie, 4, tak, bo teraz będzie miała 4 rok. No, tu jest kuska Elżbieta, ją też kupiłem już jako kozę. No, także to jest kuska Elżbieta. I tak, u mnie się okociła dopiero pierwszy raz, też miała 2 koziołki. W tym roku ona ma około 3 lat. Tu jest kuska Wasia, też się u mnie urodziła, okociła 2 razy. Za pierwszym razem urodziła Biankę i jej brata. Teraz urodziła 3 kuski, z której jedną zostawiam, 2 sprzedałem. Ma, będzie miała 2 lata, bym też kupiłem jako jałówkę. Okocił się raz, miała 2, teraz miała 3. Tu jest jej siostra, ogólnie to ta Rogata. Ona i ona są tak siostrami, bo jednego pana kupowałem. Ona się okociła u mnie pierwszy raz, miała parkę. I ona już też była kuską, też już się kociła. Także no, tak ona wygląda. Tu jest, ona jest Basia, zapomniałem powiedzieć, a tu jest mini Basia. Tak ją nazwaliśmy, bo jest podobna do niej. Tu jest kuska Halina, ją kupiłem, nie wiem czy pamiętacie, z jej córką. I ona u mnie się jeszcze nie raz nie okociła, bo ją mam od zimy dopiero. Także no, też daje mleko, już mniej, bo jej córka ma rok. No i po roku nie była zakacana, także ona gdzieś ma ze 3 lata. Będzie zakocona i córkę sprzedałem. No. Także to by było na wszystko o tych kozach.
Także no, tak one się tu prezentują. Tu jest Kasia, no Kasia ma 1 czerwca będzie miała rok. Maciuś będzie miał teraz 5 lat w sierpniu. Także no, nie zapomnijcie o subiku do karmazyna, napisanie pod jego filmikiem najnowszym pozrod hodowli. Możecie też mi zostawić subika. Jeśli mnie nie subskrybujecie, łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia. Widzimy się już we wtorek w kolejnym odcinku. Tym razem wybiorę sobie te 5 osób i pozdrowię was. Także piszcie komentarz pod filmem Karmazyna. No i wyczekujcie na wtorek. W ten może i was wybiorę i was pozdrowię na odcinku. Także powtórzymy tak kilka razy i napiszcie, czy chcecie coś takiego. Także no, pozdrawiam was. Do zobaczenia. Miłej Wielkanocy poza tym, bo jutro już jest, dzisiaj jest Wielki Piątek, jutro Wielka Sobota, no i niedziela Wielkanocna, więc wam życzę wesołego jajka, szczęśliwego, także żeby wszyscy, żebyście spędzili święta z rodziną, no i ogólnie wszystkiego dobrego, mokrego dyngusa i po dyngusie we wtorek nagram odcinek, jeśli chcecie to mogę jeszcze wam na Wielkanoc wam jeszcze jakiś odcinek puścić, jeśli bardzo będziecie chcieli. Także no, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.